Po pierwsze, przychodzi mi przeprosić Państwa za fakt, że nie jestem w stanie dotrzeć dzisiaj na konferencję, która odbywa się w Poznaniu, ale niestety ze względu na obowiązki brukselskie byłem zmuszony pozostać tutaj. Tym niemniej bardzo mi przyjemnie spotkać się z Państwem choćby w ten sposób i przekazać kilka myśli dotyczących nowych ram ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz kwestii związanych z przetwarzaniem danych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje administracji publicznej, które chciałyby tworzyć rozwiązania typu call center czy rozwiązania typu centralnych systemów obsługi mieszkańców danego regionu, obszaru, danego miasta. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Poznań jest zawsze tym miejscem, w którym bardzo przyjemnie rozmawia się o nowych rozwiązaniach technologicznych, o nowych sposobach przetwarzania danych. Przypomnę Państwu, że jeszcze w czasach, kiedy byłem Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dzień otwarty Biura Generalnego Inspektora organizowany w Poznaniu poświęciliśmy właśnie kwestii przetwarzania danych znajdujących się w zasobach administracji publicznej, tak na potrzeby administracji samej, jak również na potrzeby różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Dzisiaj mówię już do Państwa jako zastępca Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych, co powoduje, że trochę będę musiał wyłączać się z dyskusji, która toczy się wewnątrz kraju na temat przetwarzania danych przez administrację publiczną, a odwoływać się raczej do rozwiązań, które mamy bądź będziemy mieli w najbliższym czasie w Unii Europejskiej i tego, w jaki sposób będą miały one wpływ na to, jak administracja w Polsce dane przetwarzać będzie. Europejski Inspektor Ochrony Danych jest organem kontrolnym, który sprawuje kontrolę nad instytucjami Unii Europejskiej. Nie jest hierarchicznie postawiony wyżej niż polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, lecz można powiedzieć, że jest takim 29. europejskim rzecznikiem ochrony danych, 28 jest w poszczególnych państwach członkowskich, 29 jest Europejski Inspektor Ochrony Danych. Ale też ze względu na tą właśnie rolę nadzorcy tego, w jaki sposób dane przetwarzane są w instytucjach europejskich, klucz naszego działania jest zastanawianie się nad problemem, na ile instytucje administracji europejskiej, odpowiedniki naszych instytucji administracji publicznej, mogą łączyć, zbierać, przekazywać dane, które dotyczą obywateli Unii Europejskiej, dotyczą osób, które w Unii Europejskiej przebywają. Ten problem pojawia się bardzo wyraźnie na poziomie instytucji centralnych ogólnoeuropejskich, ale chyba najbardziej widoczny jest tak naprawdę właśnie na poziomie miasta. Na poziomie miasta, na poziomie gminy. Ja dość często mówiłem, że tak naprawdę największym zagrożeniem dla naruszenia prywatności osób w takim kraju jak Polska nie jest wcale Służba Bezpieczeństwa, nie są wcale ABW czy CBA, tylko jest lokalny, gminny informatyk. Lokalny, gminny informatyk w imieniu swojego prezydenta, wójta, burmistrza miasta ma możliwość dostępu do bardzo szerokiego zasobu informacyjnego dotyczącego obywateli i co więcej, pojawia się wymaganie ze strony władz miejskich, ze strony administracji miejskiej, aby te dane w jak najbardziej skuteczny i efektywny sposób przetwarzać, również przetwarzać wtórnie, czyli przetwarzać dla innych celów niż te cele, dla których zostały one pierwotnie zebrane. I tu pojawia się ten punkt najważniejszy sporu pomiędzy obywatelami, administracją publiczną i inspektorem ochrony danych osobowych, czy to na poziomie krajowym, czy na poziomie europejskim. Oczywiście obywatele są w swoiście schizofrenicznej sytuacji. Z jednej strony bardzo by chcieli, żeby informacja raz przekazana administracji publicznej nie musiała być przekazywana za każdym razem, kiedy się z tą administracją spotykają. Co więcej, nie odróżniają często administracji samorządowej od administracji rządowej. Sądzą więc, że jeżeli przekazali już jakieś informacje urzędowi skarbowemu, to te informacje powinni móc również wykorzystać automatycznie w procesach, które dotyczą administracji lokalnej, administracji gminnej. Z drugiej strony ci sami obywatele bardzo by nie chcieli, żeby administracja publiczna swobodnie przekazywała sobie wszystkie informacje dotyczące ich, zdając sobie sprawę z tego, że w tym momencie mogłoby się pojawić niebezpieczeństwo takiego publicznego wielkiego brata, który przy pomocy jednego guzika jest w stanie w pełni sprofilować obywatela, a jeżeli sprofilować, to nie tylko dla jego dobra, ale również, przynajmniej z punktu widzenia samego obywatela, również po to, żeby w jakiś sposób go dyskryminować. Inspektor ochrony danych, tak polski inspektor ochrony danych, jak europejski, musi tu stać na straży zasad podstawowych, które pojawiają się w aktach prawnych, w prawodawstwie, które istnieje w Unii Europejskiej, które istnieje w Polsce. Jest to szczególnie istotne dziś,
z tego powodu, że w ciągu najbliższych 2-3 lat nastąpi zamiana polskiej ustawy o ochronie danych osobowych na rozporządzenie europejskie. Dzisiejsza ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku jest implementacją dyrektywy z 1995, ale implementacja polega na tym, że dostosowaliśmy pewne rozwiązania, które istniały na poziomie europejskim, do szczególnych warunków, które mamy w Polsce. Teraz ma pojawić się zamiast tego rozporządzenie unijne, które w ten sam sposób stosowane będzie w Estonii, Hiszpanii, Francji i w Polsce i, troszkę skrótowo mówiąc, zastąpi naszą ustawę o ochronie danych osobowych. Kiedy to nastąpi? Wszystko wskazuje na to, że do końca roku 2015 nastąpi przyjęcie samego tekstu rozporządzenia. Zostanie on wiosną przyszłego roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w ciągu 2 lat w całości wejdzie w życie, z pewnymi wyjątkami, które może przewidywać prawo krajowe. Nie należy się jednak spodziewać, żeby takie wyjątki dotyczące administracji publicznej, szczególnie administracji samorządowej, były szczególnie daleko idące. Na pewno nie będą one wyłączały podstawowych zasad. A wśród podstawowych zasad znajdują się 2, które stoją trochę w sprzeczności z tą ideą stworzenia jednego okienka elektronicznego dla każdego obywatela i jednego systemu informacyjnego, przy pomocy którego gmina, miasto mogłyby zarządzać danymi o obywatelach. Są to zasada minimalizacji danych, które są zbierane, czyli zbierania i przechowywania tylko tych danych, które są konieczne do wykonania konkretnego działania, które administracja publiczna chce wykonać. Drugą zasadą jest zasada określenia celu, dla którego dane mają zostać wykorzystane. To oznacza, że nawet jeżeli dane zostały zebrane przez administrację publiczną i są przechowywane przez administrację publiczną, to ich wykorzystanie może nastąpić tylko wtedy, kiedy cel albo jest zgodny z tym pierwotnym, który został ustalony, dla którego dane zostały w ogóle zebrane, albo też prawo przewiduje, że dane wykorzystane do jednego działania mogą być wykorzystane do drugiego, kiedy następuje ta sytuacja. No takim najlepszym przykładem były choćby spisy powszechne, gdzie uznano, że dane, które administracja publiczna przechowuje dla celów swojego codziennego działania, mogą być również dla innego celu przeznaczone przy spisie powszechnym. Ale pojawiła się tu specjalna ustawa, ale pojawiły się specjalne obostrzenia. Specjalne obostrzenia również dotyczące anonimizacji danych, które potem Główny Urząd Statystyczny przetwarza. Administracja na poziomie miasta staje przed problemem ujęcia ogólnie obywatela, czyli zebrania informacji, które z różnych powodów trafiły do administracji publicznej i stworzenia z tego rodzaju pewnego profilu, który mógłby pomagać obsługiwać obywatela. To zrozumiała potrzeba, to również zrozumiała chęć ze strony administracji publicznej. Trzeba jednak pamiętać, że administracja nie może sobie sama wyznaczać, w jaki sposób tego typu działania może podejmować. Nie może również sama decydować, że wszystkie dane, które dostępne są w Urzędzie Stanu Cywilnego, w organach podatkowych, nawet jeżeli chodzi o podatki lokalne, w organach zajmujących się pomocą społeczną czy w urzędach pracy, mogą być ze sobą łączone i zestawiane. Tak być nie może. Nie może być również tak, że miasto zarządza danymi, których tak naprawdę nie jest, nie lubię słowa właściciel, ale nie jest tym administratorem głównym. Z takim przypadkiem mamy często do czynienia w przypadku tak zwanych platform edukacyjnych na poziomie miasta. Dane dotyczące uczniów, dane dotyczące nauczycieli zbierane są przez szkoły i tym samym administratorem danych jest szkoła jako taka, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Miasta oferują szkołom platformy, na których te dane mogą być przechowywane, obrabiane oraz software, który może im w tym pomagać. To bardzo istotna i cenna inicjatywa. Tyle tylko, że nigdy nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że jedynym, kto może decydować o tym, do czego dane są wykorzystywane i w jaki sposób, jest wciąż dyrektor szkoły. Wciąż ten, kto jest administratorem danych osobowych. Miasto nie może wymyślać sobie swoich własnych celów, dla których będzie wykorzystywało dane ze szkół, tylko na podstawie tego, że jest organem założycielskim dla szkoły. To za mało do tego, aby uznać, że przejmuje się dane wszystkich osób, które te dane do szkoły przekazały. To wyzwanie najbardziej istotne, przed którym stoimy dzisiaj i które w pewnym stopniu pokazuje paradoks, który w Polsce występuje. Jesteśmy wielkimi zwolennikami samorządności terytorialnej, tego, aby miasto mogło samo decydować, czy gmina mogła decydować o tym, co się w niej dzieje, i oddzielamy wyraźnie administrację rządową od administracji samorządowej. To dobre rozwiązanie, ale ma ono również tą szczególną właściwość,
że powoduje, że administracja samorządowa nie może bezpośrednio korzystać z danych, które zostały zebrane dla potrzeb administracji rządowej i odwrotnie. Administracja rządowa nie może bez szczególnej podstawy prawnej z takich danych korzystać. Co więcej, przy tworzeniu rozwiązań typu call center, przy tworzeniu rozwiązań, które opierają się na dobrych wynikach działań w biznesie, musimy uważać na jeszcze jeden problem, który się pojawia. O ile banki, firmy ubezpieczeniowe, jakiekolwiek firmy komercyjne, które zajmują się marketingiem, w tym marketingiem bezpośrednim, a przecież za chwilę będziecie Państwo mieli sesje, które są prowadzone wprost przez osoby, które zajmują się marketingiem bezpośrednim, mają tutaj wolność przetwarzania danych, wolność decydowania wraz z właścicielem tych danych, czy tym, których te dane dotyczą, o tym, do czego dane są wykorzystywane. Istnieje prosta zasada, wszystko, co nie jest zabronione przez prawo, jest dozwolone. Jeżeli więc osoba zgadza się na to, żeby jej dane były w jakiś sposób przetwarzane, bądź istnieje inna podstawa prawna do tego, żeby te dane były przetwarzane przez instytucję biznesową, mamy tutaj zasadę wolności gospodarczej. Administracja publiczna nie posługuje się zasadą wolności gospodarczej. Tutaj jest odwrotna zasada wynikająca z artykułu 7 polskiej konstytucji, mówiąca o tym, że administracja może robić tylko tyle, ile wyraźnie prawo jej dozwala. Czyli jeżeli nie znajdziemy w prawie podstawy, w przepisach prawnych na poziomie ustawy, bo pamiętajmy, że ustawa o ochronie danych osobowych mówi, że musi być to przymus wynikający z ustawy. Jeżeli w takiej ustawie nie znajdziemy podstawy prawnej do tego, żeby dane przetwarzać na przykład dla nowego celu, dla innego celu niż ten, dla którego zostały one pierwotnie zebrane, wówczas takiej czynności podejmować nie wolno. Po prostu nie wolno. Jeżeli chcielibyśmy doprowadzić do zmiany tego rozwiązania i dać administracji samorządowej większe uprawnienia do przetwarzania danych niż te, które wynikają z dziś obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych i przyszłego rozporządzenia europejskiego, musielibyśmy stworzyć wyjątek również na poziomie ustawowym i zaraportować go do Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli stworzyć to swobodnie, czyli żebyśmy mogli postanowić, że administracja publiczna ma większe uprawnienia, administracja samorządowa ma większe uprawnienia wobec obywateli niż uprawnienia wprost wynikające z rozporządzenia, wprost wynikające z obowiązującego dzisiaj prawa. Zalecam więc dużą ostrożność przy tworzeniu rozwiązań administracji publicznej, w tym administracji samorządowej, które skierowane byłyby na ponowne wykorzystanie danych, które zostały do tej pory zebrane. Pozwólcie Państwo, że na zakończenie poruszę jeszcze dwie kwestie, które tak naprawdę nadawałyby się na dwie osobne konferencje, które zorganizowano by czy dla miasta takiego jak Poznań, czy w ogóle na poziomie ogólnopolskim. Pierwsza z tych kwestii to fakt, że wchodzi nam kolejna rewolucja, jaką jest rewolucja internetu przedmiotów, Internet of Things. Coraz częściej mówimy czy używamy sformułowania troszkę takiego buzzwordu, jakim jest big data, czyli ogromne zestawy danych, które przetwarzane są tylko i wyłącznie automatycznie. To prawda, jest to w tej chwili ogromne wyzwanie również dla administracji publicznej, dla administracji samorządowej, dla administracji rządowej. Coraz większa grupa informacji jest, grupa danych jest zbierana i przetwarzana na przykład dla celów zarządzania ruchem miejskim, dla celów zarządzania komunikacją miejską, a później chcemy te dane wykorzystać do kolejnych celów, w których przywiążemy już do konkretnego obywatela. To był problem Poznańskiej Karty Miejskiej, to był problem Warszawskiej Karty Miejskiej, to był problem projektu TriStar organizowanego w Trójmieście, którego założeniem było zbieranie bardzo dużej ilości informacji dotyczących komunikacji miejskiej, komunikacji prywatnej, tego jak poruszają się obywatele. Czy te dane są zawsze danymi osobowymi? To kolejne ciężkie pytanie, które nadaje się na drugą z konferencji. Zgubmy już na chwilę internet przedmiotów i big data i powiedzmy sobie o problemie tego, czy to w ogóle są dane osobowe. Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że z big data, czyli z wielkimi danymi, idzie wielka odpowiedzialność.
Im większe dane zbieramy, im więcej danych zbieramy, tym większa jest nasza odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za to, do czego dziś wykorzystujemy te dane, niekoniecznie będące w tym momencie danymi osobowymi, ale również to, jak w przyszłości mogą być one używane. Ponieważ im więcej danych zbieramy, tym większa jest możliwość, że staną się one danymi osobowymi. Bardzo dobrym przykładem tutaj, który podam na zakończenie, jest sytuacja z danymi przetwarzanymi w systemach GIS-owskich, w systemach informacji przestrzennej. Te dane na pierwszy rzut oka nie są z reguły danymi osobowymi, ponieważ nie są połączone wprost z ewidencją gruntów i budynków, czy z jakimiś zestawami, które byłyby zestawami indywidualizującymi obywatela. Z drugiej jednak strony już sam fakt, że konkretna osoba, nawet pseudonimizowana, pojawia się w konkretnych miejscach, w stałych przedziałach czasu, w stałych momentach, może powodować ponowne odtworzenie, o jaką osobę chodzi i z jaką osobą mamy do czynienia. Pierwsze pytanie, które powinien zadać sobie każdy, kto tworzy jakikolwiek system informacyjny używający danych, które mogłyby się stać danymi osobowymi, to pytanie o to, czy ja potrzebuję, żeby te dane były osobowe. Może wystarczy mi pozostać na poziomie, na którym nie można ich zindywidualizować, ponieważ potrzebne mi są one tylko do celów statystycznych, do celów ocennych. To sposób, w jakim wyszły miasta z problemu systemu TRIST-a, uznając, że nieidentyfikowanie osoby, nieidentyfikowanie kierowcy, nieidentyfikowanie pasażera może być dobrym sposobem do tego, żeby uniknąć problemów. Zachęcam Państwa do zadawania pytań, ale chyba zadawania pytań głównie polskiemu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych. My z poziomu europejskiego możemy powiedzieć, jakie wyzwania czekają tutaj w związku z rozporządzeniem unijnym. Natomiast to z pewnością Pani Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych, która jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie rozpocznie urzędowanie po złożeniu przysięgi przed polskim Sejmem, będzie tą osobą, która będzie na co dzień rozstrzygała problemy, kontrolowała, decydowała o tym, czy pewnego rodzaju działania są działaniami dopuszczalnymi, czy też należy je zastopować. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przepraszam raz jeszcze za to, że nie byłem w stanie przybyć do Państwa osobiście. Zachęcam serdecznie do kontaktu tak z organami krajowymi, jak z organami europejskimi. Dziękuję.